Fromborg nad Zalewem Wiślanym. Tutaj żył i tworzył Mikołaj Kopernik. Tu zmarł i został pochowany. Przed 8 laty młodzież harcerska podjęła operację 1001 Fromborg, uporządkowania i rozbudowy miasta. Dziś zlot młodych budowniczych Fromborga, na który przybyli przywódcy partii i państwa. Przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński mówi o hołdzie dla Kopernika i pracy dla ojczyzny. Edward Gierek dekoruje sztandar ZHP orderem sztandaru pracy pierwszej klasy. Symboliczne podziękowanie za pracę, w której uczestniczyło 40 tysięcy harcerzy przez 8 lat. Premier Jaroszewicz odsłania pomnik największego z astronomów. Dzieło warszawskiego rzeźbiarza Mieczysława Weltera. Raz jeszcze hołd Kopernikowi, który młodzież złożyła już poprzednio w najpiękniejszej formie ofiarnej pracy społecznej. Poprzez ulicę młodszego niż kiedykolwiek pradawnego Fromborga do wielkiego obozu zlotowego. W operacji Fromborg 1001 brało udział 40 tysięcy harcerzy z całej Polski. 1500 spośród nich otrzymało zaszczytny tytuł honorowych obywateli miasta. Naczelne władze ZHP zameldowały, że praca nad upiększeniem Fromborga będzie trwała pod patronatem chorągwi warmińsko-mazurskiej. Teren budowy najpopularniejszej fabryki w Polsce, fabryki samochodów małolitrażowych. W Tychach powstaje zakład numer 2. Na obszarze wielu hektarów brygady zabrzeńskiego Mostostalu wznoszą hale pras, montażu, lakierni i magazynów. Większość prac wykonuje się na dole, a gotowe elementy transportowane są na miejsce przeznaczenia. Na górze zostają właściwie tylko roboty kosmetyczne. A tymczasem w Bielsku-Białej ruszyła już pierwsza taśma montażowa małego Fiata. Zgodnie z zobowiązaniami załogi i decyzjami rządu uruchomiono ją znacznie wcześniej niż przewidywały poprzednie terminy. Jest to przede wszystkim montaż szkoleniowy. Części i podzespoły tymczasem z Włoch, a młoda załoga, średnia wieku 23 lata, pod kierunkiem wykwalifikowanych fachowców zaznajamia się z tajnikami i rytmem produkcji wielkoseryjnej. To jeszcze nie klienci za kierownicą, lecz kierowcy fabryczni, bo klientów już dzisiaj byłaby bardzo długa kolejka. Rekordowy ścisk na naszym wybrzeżu i na wodach przybrzeżnych do głębokości kolan. 8 milionów turystów i wczasowiczów w sezonie chcą się kąpać, opalać, ale także od czasu do czasu odżywiać. Co mogą zjeść, w jakich warunkach, jak długo trzeba codziennie czekać na posiłek? Oto tematy, którymi interesował się minister handlu wewnętrznego i usług Edward Schneider podczas letniej inspekcji przeprowadzonej w Towarzystwie Gospodarzy Województwa. Nie pomoże najwdzięczniejsza i najlepsza obsługa w lokalach kategorii S, jeśli brak szybkich, popularnych barów oraz wielu małych, sprawnych lokalików. Oto wnioski z ministerialnej inspekcji, która, mamy nadzieję, polepszy chleb powszedni wczasowiczów zwany gastronomią. Już dziś wiadomo, że w następnym sezonie w tych miejscowościach, do których najchętniej jedziemy na urlopy, powstaną pierwsze supernowoczesne bary szybkiej obsługi. Jeden z tysięcy letnich obozów. W Dźwirzynie w pobliżu Kołobrzegu biwakuje młodzież ze Środy Śląskiej. Od pierwszego dnia wspólna atrakcja i obowiązki. Wspólna szkoła gospodarstwa. Skoro zaś oni właśnie uzyskali dostęp do morza, o który dziś coraz trudniej, jednym z obowiązkowych zajęć są zbiorowe lekcje pływania.
Umiejętność utrzymywania się na powierzchni jest dla młodego pokolenia równie ważna jak prawo jazdy. Po codziennej lekcji gwizdek instruktorski wzywa do menażek. Czego jak czego, ale apetytu nie brakuje. Przy czym nikt tu nie składa skarg i zażaleń, bo wszystko zostało wspólnie przygotowane. Dużo jest za to wniosków o repetę. W tym samym czasie w Leningradzie białe noce. Zachód słońca około 11 wieczorem. Komuż by się chciało iść spać, zwłaszcza wśród młodych Leningradczyków. Zaraz będzie świt. O pierwszej w nocy otwierają się zwodzone mosty. W ciągu 2 godzin, gdy najmniejszy ruch kołowy w mieście, wielkie statki mogą się dostać do portu z jeziora Ladoga. Ale tych, którzy spotykają się podczas białych nocy na malowniczych bulwarach nad Newą, zaprzątają myśli dalekie od problemów międzynarodowego shippingu. Słońce tu wschodzi na północy i wkrótce po północy. Wszystkie obserwatoria astronomiczne świata szykowały się na tę chwilę. Rzadki moment całkowitego zaćmienia Słońca umożliwia dokonanie obserwacji i pomiarów do dziś nie w pełni wyjaśnionych zjawisk na najbliższej nam gwieździe. Dziesiątki ekip naukowych zostały na tę okazję przetransportowane wraz ze sprzętem do Afryki, gdzie można było obserwować zaćmienie całkowite. Najlepsze warunki obserwacji w rejonie świata, gdzie wciąż pokutują przesądy, że zaćmienie przyniesie klęski żywiołowe, których nie brak i w pełnym słońcu. Nadchodzi właśnie ta chwila. Cień księżyca zasłania słoneczną tarczę, zapada noc na 7 minut i 4 sekundy. Codzienna karuzela treningowa na warszawskim Służewcu. Wśród jockeyi, jeźdźców i chłopców jest także dziewczyna. Dorota Kaluba-Czarniecka postanowiła w Polsce odnowić tradycję amazonek. Zaczęła dosiadać koni mając lat 12. Ukończyła wyższą szkołę rolniczą w Olsztynie z tytułem inżyniera zootechnika. Upodobała sobie pracę hodowlano-jeździecką na Służewcu. Dopuszczono ją do wyścigów jako amatora, ale także do wyścigów z zawodowcami. Dziś jedzie na klaczy Sotnia. Ma już za sobą 16 wygranych wyścigów. Bardzo piękny, lekki finisz i 17. zwycięstwo w karierze. Apetyt rośnie w miarę sukcesów. Chciałaby zostać pierwszą kobietą trenerem stajni wyścigowej. Oglądamy i słuchamy kolejnych wykonawców Festiwalu Opolskiego. Zespół 2 plus 1 śpiewa piosenkę Codzienność. Muzyka Janusz Kruk, słowa Marek Grechuta. Trzeba będzie wprowadzić poprawkę, bo o ile nas wzrok nie myli, to w tym składzie jest 1 plus 3.